Próba otwierania studni, tak? Trochę przemarznięte, ale... A, bez młota to nie robota. Tak. No zapieczony tak, że... Nie tylko energetyka, nie tylko magazyny energii, nie tylko fotowoltaika. Jakiś czas temu ktoś mi napisał komentarz, tam pamiętam, że nie pokazywałeś od dawna jakichś tam prac telekomunikacyjnych, czy takie jeszcze będą i tak dalej, bo tam parę było już na kanale pokazywanych. No to mówię, pokażę wam, bo my to przecież na okrągło robimy również nie tylko zdania związane właśnie z prądem. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek, bawimy się ze światłowodem i przyłączem do budynku. No to i co? I jesteśmy na miejscu. Zastanawiam się właśnie, jak to jest możliwe, że ja wyjechałem drugi, a że tak powiem przyjechałem chyba pierwszy, a zresztą jak to jest możliwe, że właśnie Andrzej z Grzesiem są za mną. Właśnie się zastanawiam, Grzesiu, jak to jest możliwe, że wyście wyjechali przede mną, a jesteście za mną. To jest ciekawe, nie? No właśnie. Także zaczynamy roboty dzisiejsze. Oczywiście podstawowe narzędzie jest w ręce, zawsze tak, bez tego nie ma roboty. Tutaj światłowodzik, tak, szykujemy. Za chwilkę mikro, rureczka i stalka, bo będziemy wciągać w studzienkach. Daj spokój. Andrzej, no kurczę. Daj spokój. Dawaj, tu nie ma spokoju. Tu... Spokój, u nas nie ma spokoju, zobacz, u nas nie ma spokoju. To nie to samo. O, tak, jest staleczka. Ja mówię, to nie to samo co energetyka, ale przecież no, telekomunikacja i energetyka to dwie bardzo pokrewne branże. Tak bliskie siebie, że... Tak, że aż nie wiadomo co się robi. Aż nie wiadomo co się robi, dokładnie. No to co? Tak jest, tak jest. A tak wygląda rurka do wody. Tak, rurka do wody, tak. Mikrorurka, tak zwana mikrokanalizacja światłowodowa. Będziemy ją sobie wciągać w istniejącą, tak, rurę pierwotną, dokładnie tak. Zaklejona, bardzo ładnie, odwróżony odcinek, bo tu mamy cirka 200 metrów. Także bierzemy się za robotę. Haczyki oczywiście. No to idziemy do studzienki. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda otworzyć. Dobra. Próba otwierania studni, tak? Trochę przemarznięte, ale... A, bez młota to nie robota. Dobra, próbuj, może pójdzie. Czy go to udało unieść trochę? A tak się zapiekło, no. Haka nawet nie wyjmę. Ja już odkładam, że tam wyłoży coś tego, no... Nie wiedziałem, że to jest haka. Teraz się wcisnął. Chyba, no powinien wyleźć, no kurczę. Ty cały rusza. No coś go trzyma ewidentnie, no. Ja był zamknięty? Nie, no jak zamknięty, no gdzie? Tu jest zamknięty. Tak. No więc ja był zamknięty. Tu nie ma zamka żadnego, co ty? Nie ma zamka, ale... Poszedł, dobra. No niestety widzicie, to jest tak, że czasami tych studni nie da się po prostu pootwierać normalnie. Coś się uszkodzi i tak dalej, ale to już niestety w takim stanie jest, no, że po prostu nadaje się do wymiany, tak? No generalnie w studzienkach jest tak, że co parę lat dekle lub nawet całe ramy są do wymiany, bo to się degraduje, to leży w ziemi, to jest otwierane, zamykane, wiadomo, prawda? I po prostu te ramy się krzywią, jest coś, więc tutaj na pewno to będzie do naprawienia. Tak to właśnie wygląda, to musieliśmy to niestety po
troszeczkę pokieryszować, że tak powiem, tak, no ale wiadomo, jedno i drugie będzie wymienione. Zresztą nie tylko to, bo tam więcej jest takich studzienek po drodze, gdzie będzie trzeba wymieniać co najmniej dekle, a może i całe ramy. Niestety, taka to specyfika tej branży. No, udało się po... Znaczy to jeszcze się nic nie udało. Już się, no tak, ale już podważone jest, także... się nie udało, nie byś tak żadnych. Nie uwierzylibyście po prostu, ale ponad pół godziny męczenia się z głupim włazem, no. Coś nieprawdopodobnego. Widziałem, no. No zapieczony tak, że... No udało się otworzyć. Już, lecimy ze stalką. Tak, daleko nie wejdzie i niedrożne, tak? No i to taka właśnie jest zabawa, no. Już jest, cztery jakieś rurki idą w środku. Hadebki. Ani w jedną, ani w drugą. Po uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury decyzja zapadła, że mamy wejść w wolny otwór, także wykorzystujemy drugą 110 na włożenie stalki i zaciągnięcie mikrorurki. No i stalka sobie bez problemu weszła, bo to pusty otwór, także przelazło, dopinamy rurkę i ciągniemy. I takich rzeczy nie ma, pończochy, nie ma tego, profanacja wciągania kabla. Tak, no bo krótki odcinek to wiesz, tam się bawienie w pończochy w cuda to... Ja wiem, ale później wiesz jak to jest, przyjdą fachowcy, będą komentarze. A, to komentarze będą, wiadomo, że będą komentarze. Nieraz widzieli, jak robiliśmy z pończochą, jak oglądali poprzednie materiały, to widzieli. Było wdmuchiwanie, było wszystko, tak, no wiadomo. To jest teoretycznie prosta robota, która zawsze jest najtrudniejsza. No, pod jedną stronę mamy rurkę rozwiniętą. Teraz w drugą stronę, żeby się łatwo wciągało. I już będzie ok. No i mamy przyklejoną stalkę do rurki. Zaraz będą chłopaki tam zaciągać. Nie będę miał jak tego nagrywać niestety, więc bo muszę tutaj tą rurkę prowadzić. Pod drogą trzeba przełożyć stalkę, bo sama rurka przejść niestety nie chce. To Andrzej czyni swoją powinność. Daj spokój, tak? No samo życie. No i słuchajcie, mamy kabelek, doszedł elegancko. Zobaczcie sobie rureczka, mamy światłowodzik. 30 metrów zapasu, zaraz go zwiniemy sobie ładnie tutaj, umieścimy w studzience. Idziemy na drugą lokalizację, bo tam trzeba przekopać trawniczek i wprowadzić do budynku. No i kabelek po zwinięciu ładnie tutaj mamy na razie zdeponowany w studzience. Niedługo jak będzie wszystko zrobione, to będziemy go spawać i wprowadzać do mufy. No, to nornice telekomunikacyjne zaczynają swoje żerowanie, tak, czy tak powiem, gniazdowanie i ryjemy. No właśnie, tak. Pierwsze wbicie szpadelka i patrzymy, co my tu mamy za niespodzianki w gruncie. W gruncie rzeczy, dokładnie tak. Nie, to rzeczy to może się znajdą dopiero, to wtedy będą w gruncie rzeczy, a tak to... Takie skarby. Tak jest, skarby tutaj, skarby natury. Być może się zastanawiacie, dlaczego robota ręczna. Cóż, tutaj niedaleko mamy GPZ i niestety przy takich wypadkach mamy tutaj cztery przewody wysokiego napięcia. Mogą być płytko, nikt tego nie wie, może teren był niwelowany i dlatego właśnie pracę wykonujemy ręcznie przy pomocy szpadla, a nie koparki. Także bo tamto byłoby zbyt ryzykowne. Także no tak się to po prostu postępuje, żeby niczego nie uszkodzić. No a tu widzicie właśnie fragment mapki, uzbrojenie terenu. Ta pomarańczowa przerywana linia to właśnie
nasz, że tak powiem, ciąg, nasze przyłącze, które mamy wykonać. Natomiast widzicie po drodze, ile tu jest różnych kabli, przewodów i innych rzeczy, jakie jest uzbrojenie terenu. Naprawdę jest gigantyczne. No i co by nie było za lekko, to oczywiście jakieś stare fundamenty, czy jakieś inne świństwo, nie wiadomo co tu jest. Pełno tego gruz, może jakiś stary budynek kiedyś stał, ciężko stwierdzić, ale trzeba kuć, żeby się dokopać i ułożyć przewodzik. Nie ma lekko, no nie ma lekko, no cały czas po prostu problemy i to jest właśnie tak przyjemne kopanie w gruncie, gdzie generalnie wszystkie roboty się wykonuje w 5 minut po prostu. To jest moment, chwila, trawka zielona, łatwo wykopać. A potem taki jest efekt, o, same gruzy po prostu. A im dalej, tym gorzej. Już praktycznie szpadla nie idzie wbić. Już tak płyciutko, już są kamole, grzmole. Po prostu masakra jedna wielka. No nie, no nie da się, po prostu się nie da kopać. A miało być tak pięknie. Ech. Dramat, po prostu dramat. Jedziemy po jakiś młot, agregat, trzeba będzie kuć. No to nie idzie tego nawet kilofem ruszyć. Ale czasem się niektórym wydaje, nie? Że to takie proste, wszystko łatwe, że się przyjemnie robi, praca na powietrzu. Sami widzicie, jak to wygląda. No, korzystając z okazji, że chłopaki pojechali po agregat, po młot, to chciałem trochę tu podkopać. Mówię, zobaczę, może będzie trochę łatwiej dalej, ale gdzie tam? Nic. Prawie pół godziny kopania i zobaczcie. Tu chłopaki w tym miejscu pojechali, ja tu kawałek podkopałem płytką. No nie da się, nie da, po prostu się nie da. Darn się ściągnę, darn jest z kamieniami. Po prostu, a tu jeszcze stąd to jeszcze dobre 10 metrów do, no może nie tyle, 8 do wykopania. Nie wiem, no będzie ciężko. Będzie naprawdę ciężko. No ale jakoś damy radę. Kurwa, no, teraz poszło, nie? Poszło. No wiesz, nie nudziłem się, jak was nie było, tylko trochę robiłem, no. Bardzo dobrze. Tak jest, o proszę bardzo, jest agregacik. O, tak jest, ja już właśnie nakopałem już tutaj. Jest moc! No, tak to można pracować, a nie! Słuchajcie, tak, pora śniadaniowa. Trzeba było jeszcze przy okazji jechać po paliwo do agregatu. Ja pytam Andrzeja, czy mówię, kupię jakąś bułkę, nie? Pytam, czy chcę bułkę, nie? Andrzej mówi, nie, bułki nie chcę, chcę bibułkę, nie? No, to Andrzej pokaż tą bibułkę. Tu? Tak? O, jak się tu wyjmę, to zobacz, byś widział, nie? Bułki, nie chciałeś bibułkę, tak? O, to jest jedna i druga, czyli bibułka. Bibułka to jest, tak jest, o właśnie. Podwójna bułka, tak jest. Dokładnie. Tak, no, to smacznego. Dziękuję. No i mamy rureczkę w studni. No ciągnij. Jeszcze. Jeszcze kawałek? Jeszcze? Dobra. Elegancko. No i mamy pomiar geodezyjny oczywiście. Wszystko zgodnie ze sztuką. Dobra. No to właśnie nie chcę wejść, tutaj jak widać. Będzie do wymiany kolejny włas, a może cała rama. To pogięte wszystko. Nawet się zamknąć nie chcę. Przysypać trzeba przed taśmą. I pomiar chadebki.
Tu jest jakaś kolizja w tym miejscu. Nie, nie tam coś. No. No i dalej to jeszcze kawałek do zrobienia. Ślad zaznaczony, to będzie łatwiej wykopać po inwentaryzacji. No to dobra. Taśma informacyjna, uwaga. Kabel światłowodowy. Połóżkamy im jakimś na tym. No bo przysyp lekko to. No, no dobra. No i co, dzisiaj się oczywiście skończyć nie udało, ale jeszcze jeden dzień i myślę, że będzie finito. Tak, starego roku właśnie o to chodzi. No ale wygląda to mniej więcej tak, na koniec dzisiejszej dniówki. Tak, tu jest już ogarnięte, posprzątane, pograbione, tu mamy zostawione te grzmole, kamole wszystkie, to potem się wywiezie, posprząta. Rura doszła, tu kawałek jeszcze przejdziemy, tak było pokazane, jak był geodeta. No i będziemy wchodzić do budynku. Roboty cała masa, no ale dobrze, że przynajmniej pogoda sprzyja. Jak na koniec grudnia, nie jest źle. No to co, kolejny dzień robót. Dalszy ciąg przyłącza. Już w tej chwili mamy tutaj przekopany cały odcinek, tak jak potrzeba. I będziemy za chwilkę podchodzić już do budynku, znaczy rurkać po budynku. A tak to obecnie wygląda. Teren ogarnięty, tutaj już ładnie wszystko pograbione. Chadebka przepuszczona pod budynek. Teraz będziemy mocować do ściany. I właśnie mocowania do rurki. Elegancko. Będziemy teraz przykręcać. Kolejne prawie 2 godziny zabawy, żeby zwykłą, prostą rurkę przełożyć z zewnątrz do wewnątrz. Ale udało się. No i w tej chwili tak to ładnie to wygląda. Mam mikroróreczkę przez ścianę właśnie z zewnątrz. A tam właśnie Grzesiu w studzience se kombinuje, łączy rurki ze sobą. Zaraz będą chłopaki tam podawać ten kawałek światłowodu, który jest. I on nam tu bardzo ładnie wyjdzie właśnie z tej rurki, którą tutaj wciągnęliśmy do wewnątrz. No i powiem wam, że już go słyszę. Wy może też. Czyli już tu jest blisko. I teraz tam wyjdzie. Proszę bardzo. O, i jest kabelek. Jest, jest, jest. No i właśnie za to tak lubię mikrokanalizację światłowodową, że można ten kabelek przekładać. Rurka jest tam przełożona, więc on sobie wchodzi bez żadnego problemu pod dowolnym kątem. Super zabawa, że tak powiem. No, a tu mamy już cały przyciągnięty, zapasik zwinięty. Dalej to będzie tylko gniazdko, przełącznica i do paspowania, do uruchomienia usługi. Rurka przycięta, tak jak potrzeba. No i co? Inwestycja dobiegła końca. Światłowód dociągnięty, reszta to już nie nasza sprawa, oczywiście tam studnie tylko połączymy jeszcze, a to w budynku to już inwestor na własną, że tak powiem, stronę będzie to robił, własnym sumptem. Także mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to oczywiście klasycznie proszę łapeczki w górę, subskrypcje, komentarze i następnego dzięki, trzymajcie się, cześć!